Witam Was w trzecim odcinku serii tych filmów instruktażowych, jak trenować do selekcji. Dzisiaj stricte trening w okresie specjalistycznym, czyli jesteście już przykładowo po testach sprawnościowych, szykujecie się już do selekcji w górach, a macie problem z odległością do gór, nie macie możliwości wyjechać w góry, więc można sobie też ułożyć trening podobny na siłowni. Takie treningi też również oferuję w moim planie treningowym. Sam również tak trenuję, ponieważ muszę mieć formę, prowadząc treningi w górach, preselekcje. Ten trening z kolei jest bardzo długim treningiem. W zależności od dystansu i od progresu może trwać od 3, nawet 5 czy 6 godzin, bo składa się on z dwóch takich głównych części. Pierwszy to jest powiedzmy racking, czyli marsz, czy marszobieg nawet z plecakiem, który zakłada przejście określonego dystansu. Ja to muszę pilnować, zaraz Wam powiem, co teraz tu się dzieje, tylko ogólnie omówię, od ogółu do szczegółu. Po tym rackingu jeszcze jest tak zwany hike, czyli wchodzenie pod górę w czasie około 1 godziny z określonym obciążeniem, w określonym tempie i na koniec jeszcze na dobicie 100 barpisów, taki smaczek na koniec jeszcze, nie? Żeby wypłukać resztki glikogenu i zobaczyć, czy głowa jeszcze jest twarda. I ten trening z kolei, pytaliście się też często mnie w różnych tam mailach czy zapytaniach, jak trenować mentalnie do selekcji. I to jest właśnie trening mentalny. Czy Wy jesteście w stanie wytrzymać taki trening 5-6 godzin, wykonując bardzo intensywne ćwiczenia, idąc, skupiając tylko na tym treningu i w tym momencie Wy trenujecie tak ciężko, że uczycie się nie rezygnować, nie? Jeżeli jesteście w stanie tak trenować, to selekcję będziecie w stanie również przejść. W tym momencie rezygnuję z rozgrzewki ogólnej, bo trening na siłowni zajdzie parę godzin, więc to też zależy od czasu, jaki posiadamy. I stosuję taką metodę wejścia na szczyt zejścia. Zaczynam od poziomu 0 i co minutę zwiększam o 1 stopień kąt nachylenia bieżni w określonym tempie. Wy sobie to tempo ustalacie pod siebie, tak żeby wytrzymać ten czas rozgrzewki, czyli tej części wstępnej, powiedzmy, tego rackingu. Na plecach obciążenie. Zacznijcie sobie od 10 kg i stopniowo róbcie progresję, tak jak Wam powiedziałem w poprzednich odcinkach, 5-10%. Nie? Czyli za tydzień na przykład robicie ten sam trening, już mając na plecach 12,5 albo 15 kg. Dochodzicie maksymalnie, bym proponował ja osobiście, żeby nie było więcej niż 25 czy 30 kg na plecach, żeby nie zniszczyć za bardzo stawów i tak dalej. I nie zapomnijcie też podczas takiego treningu, żeby mieć izotonik oprócz wody i coś do jedzenia, bo trening schodzi kilka godzin, a jeżeli nie będziecie dostarczać węglowodanów, to spadnie Wasza intensywność. Jeżeli chodzi o ten aspekt, bo możecie też trenować, ale to już jest temat na inny odcinek, w taki sposób, że organizm był w stanie przerzucić się na zapasy kwasów tłuszczowych, bo w trakcie selekcji Wy macie ograniczony dostęp do żywności, do cukrów i organizm musi umieć szybko się przestawiać wtedy na alternatywne źródła energii. Nie? Dlatego w trakcie takiego treningu, jeżeli zaczynacie, żeby była zachowana intensywność, zakresy czy te parametry treningowe, no musicie się odpowiednio odżywiać, bo po prostu skończy Wam się prąd i nie dokończycie treningu. Co minutę zwiększam sobie podniesienie bieżni, dochodzę do 5 stopni, to jest w ramach powiedzmy takiej rozgrzewki, żeby za mocno nie zacząć. Jeżeli dojdę do 5, schodzę znowu do 0. To zajmie mi około 10 minut, taki marsz, następnie kończę na bieżni, zostawiam tutaj swoje rzeczy, żeby mi nikt nie zajął i idę na bok zrobić sobie zestaw pewnych ćwiczeń, po to, żeby też przygotować organizm, nauczyć go przestawiać się z takiego rytmu marszobiegu na ćwiczenia z własną masą ciała czy z obciążeniem na plecach. Dzisiaj nie zrobię całego treningu, nie ma takiej opcji, żebyście oglądali 5 godzin takiego filmu, jak Przeminęło z wiatrem. Dlatego pokazuję Wam, w jaki sposób można sobie zbudować taki plan treningowy, nie mając dostępu do góry. Kwestia tylko
znajomości, metodyki i chęci stworzenia sobie czegoś, jeżeli nie macie dostępu do gór. Dobra, teraz sobie co minutę schodzę z górki. Już jestem lekko rozgrzany. A w głowie jest taka myśl, i starajcie się tego nie mieć oczywiście w głowie, że ja pierdzielę dopiero początek treningu, a jeszcze 4 godziny przykładowo przede mną. Nie, nie myślcie o tym. Skupcie się teraz na tym momencie, w którym jesteście. Co minutę sobie zmniejszać, a co będzie się dalej działo, to nie ma co wybiegać w przyszłość, bo z organizmem jest tak, że jeżeli on widzi, że się robi coraz ciężej, to on zaczyna wysyłać impulsy do receptorów, żeby po prostu zwolnić, dać sobie spokój, odpocząć i spada wasza wydolność. Więc skupcie się tylko na tym momencie, w którym jesteście, a nie wybiegajcie za daleko w przyszłość. Dobra, i zeszliśmy do poziomu 0. Robię pauzę. Idziemy zrobić teraz ćwiczenia z własną masą ciała. Tu sobie sami ustawiacie rodzaj ćwiczeń, jakie chcielibyście robić, a które są stosowane podczas selekcji. To są to pompki, przysiady, barpisy. Teraz zobaczycie mój zestaw ćwiczeń, który wam zaproponuję. Zaczynamy od przysiadów. 50 przysiadów. Robicie sobie z tym obciążeniem. 2, 3. Jest 50. Przechodzimy od razu do pompek. Na selekcji stosuje się średnio 50 pompek w jednej serii, więc musicie też trenować taką ilość powtórzeń. Teraz było 50 przysiadów, 50 pompek. Zrobimy teraz sobie 30 barpisów. Teraz można zdjąć plecak. Będziemy robić brzuchy i trastery. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Też ilość dobieracie. Proponowałbym 30 przeniesień. I robimy jeszcze trastery, też bardzo popularne na selekcji przysiad. Dzisiaj mój plecak waży 10 kg, a jak dojdziecie do momentu, kiedy będzie ważył 25 kg, to już będzie problem. Po takim zestawie ćwiczeń wracamy znowu do marszobiegu, idziemy na bieżnię i wchodzimy na kolejną górkę, już troszkę wyżej. Jesteśmy z powrotem na bieżni. Teraz zaczynamy od 2 stopni. Przez minutę idziemy. Prędkość może być dalej ta sama, zadana przez trenera, czy zadana przez was, bo prędkość też podlega później progresji. Pamiętajcie to, co mówię, żeby na taki trening zabierać sobie żywność. Bardzo fajne są daktyle, bardzo fajne są suszone oczywiście daktyle, źródłem energii. Ja dzisiaj wziąłem baton, blokowanie produktu od Treka. I sobie teraz go ugryzę. Czuję, że powoli prąd się kończy. Minuta mija, wchodzę na 4 stopnie. Co 2 stopnie akurat w tym przypadku. Podnoszę bieżnię. Też 5 takich skoków. Wyjdziemy do 10. I znowu schodzimy, powiedzmy, z tej górki, żeby zluzować. Jeden mały gryz. Nawet co 30 minut
Pamiętajcie, że węglowodany spożyte w trakcie treningu wchłaniają się do krwiobiegu około 20-30 minut, więc nie zostawiajcie sobie ostatniego gryza na pół godziny przed końcem treningu, bo nie będzie to miało sensu wtedy. A picie wody też jest bardzo ważne. Oprócz izotonika, jakiegoś batona czy suszonych owoców, pijcie wodę, bo 1 gram cukru zatrzymuje 4 gramy wody, 3-4 gramy wody, więc ta woda schodzi cały czas, wiąże się z cukrem. W pewnym momencie możecie dostać, doznać takiego objawu, że wam już jest ciężkie powieki, się robią, senność, hipoglikemia następuje, zbyt dużo cukru, więc ta woda musi być na treningu. I teraz przystępujemy do biegu. Trzy kilometry. 3 kilometry zrobione. Czy zmieściliście się w czasie, czy nie, musicie to odnotować, żeby następnym razem wyszło. I dobijamy nogi jeszcze jednym ćwiczeniem. Przysiad, wyskok i 20 powtórzeń. Bieżnia niech się kręci, żeby się nie zatrzymywała, żeby nie tracić później czasu. Dobra, 20 zrobione. I wchodzimy teraz na nieparzysty. Od 3 zaczynamy stopni. I tu będzie najstrąbsze podejście. A po tym zestawie, to będzie już trzeci zestaw podejściowy, wracamy do zestawu ćwiczeń tego pierwszego, żeby za dużo nie mieszać. I taki tip dla was. Jeżeli trenujecie, to pamiętajcie, żeby nie dawać organizmowi zbyt dużo bodźców w krótkim okresie czasu. Organizm musi się zaadaptować do danego bodźca treningowego. Po to musicie sobie robić dzienniki treningowe, żeby pamiętać, jakie ćwiczenie ostatnio robiliście, robić progresję przez 3-4 tygodnie, wejść na deload, zmienić później ćwiczenia, zrobić progresję obciążeń, progresję powtórzeń, serię. Później zmieniacie zasady treningowe, wprowadzacie super serię, gigant serię, wprowadzacie drop sety. Teraz wzniosę 6. Dojdziemy do maksymalnego wzniosu bieżni, do 15 stopni. I ten trening proponowałbym w tym okresie specjalistycznym, przed samą selekcją. Zacząć 3 miesiące, znaczy już trenować pół roku wcześniej, robić go sobie raz na 2 tygodnie, a już 2-3 miesiące przed selekcją, nawet i 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, wszystko zależy. Można go, jak najbardziej trzeba go robić w górach. Robicie trasy w górach, kończycie robić ten racking po szlaku, szukacie sobie wzniesienia mocnego, nie wiem, jakiś wyciąg narciarski, mocne podejście na szczyt, tak żeby trwało 60 minut. Zaraz wam pokażę kolejny etap tego treningu. Dobra, ja tutaj podkręcę od razu na 15 wznios. Selekcja, jak się szykujecie do niej, to jest świetną motywacją do treningów. Żeby robić trening nie mając celu i motywacji, to zawsze się znajdą wymówki, żeby nie iść na trening. I te podejścia,
Mamy trzy zestawy. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12, 15. Robicie tak długo, aż wykonacie główne zadanie, czyli przykładowo dzisiaj 20 km. Wtedy kończycie po 20 km. Tu jest 15, schodzimy znowu co 3. No i wracacie do zestawu ćwiczeń pierwszego, nie? Przysiady, pompki, brzuszki, barpisy, thruster i tak w kółko. Macie dwa zestawy i robicie je na zmianę, aż przejdziecie 20 km. Taka propozycja rackingu. Teraz wykorzystamy schody, które są tutaj na siłowni. Bardzo świetny element treningowy, który już bardziej oddaje podejście w górę, bo mocno pracują i mięśnie czworogłowe, mięsień pośladkowy. No, to urządzenie jest bardzo fajną alternatywą do tego, jeżeli nie macie gdzieś gór w pobliżu, czy tam dużych wieżowców. Starajcie się zrobić tutaj 60 minut ciągłego marszu pod górę. Dostosujcie sobie taką prędkość, żeby te 60 minut wytrzymać. Czyli musicie się odciąć głową od wszystkiego, to już jest końcówka. Tam gdzieś po tym rackingu minęło 3-4 godziny. No i jeszcze trzeba wejść godzinę tutaj, więc... No nie są to łatwe treningi. Ale one kształtują też ich charakter. I to, że tak łatwo się później człowiek na tej selekcji nie podda, skoro tak ciężko trenował, to nie ma opcji, żeby później odpaść łatwo. W tym momencie możemy sobie porozmawiać jeszcze o suplementacji i odżywianiu. Można sobie tutaj w domu jakieś filmy oglądać motywacyjne, żeby się nie nudziło. No, trzeba to po prostu zrobić. A wytrzymałość też siłowa, wydolność kształtowana tutaj w trakcie tego treningu, ona wymaga czasu. Więc nie możecie przerywać tego treningu po pół godziny na przykład. No tą godzinę trzeba wytrzymać. Aha, i te treningi wcześniej możecie robić oddzielnie. Robicie na przykład jednego dnia tylko racking, innego dnia robicie tylko taki hike i już w pewnym okresie, dwa miesiące przed selekcją na przykład, możecie je łączyć. A najlepiej je łączyć w górach już. Co do suplementacji i odżywiania, to najważniejsze jest odżywianie. Odpowiednio zbilansowany. To znaczy, że dbacie o tą podaż makroskładników. Białko, węgle, tłuszcze. Białko średnio od 1,5 do 2 gramów na kilogram masy ciała, żeby o tym nie zapominać. Jeżeli tego nie jesteście w stanie przejeść, bo poligon, jakieś wyjazdy, no to wtedy ratują nas odżywki białkowe, czy to izolat, hydrolizat białka. Następnym makroskładnikiem jest tłuszcz. Tutaj można średnio 0,5-0,7 grama na kilogram masy ciała. To są uśrednione, pamiętajcie, bo też zależy od typu budowy ciała, od charakteru treningów. I węglowodany. Węglowodany mogą być średnio nawet i 50% naszego zapotrzebowania kalorycznego, który też możecie sobie dobierać pod kątem waszych treningów. Są takie kalkulatory, gdzie wpisujecie ilość treningów typu cardio w tygodniu, ilość treningów siłowych, czas ich trwania, intensywność. Takie kalkulatory dobiorą wam wasze zapotrzebowanie. Po to, żeby była ta określona intensywność na treningu i możecie stosować coś takiego, co się nazywa rotacja węglowodanami, jeżeli macie dni beztreningowe, żeby zmniejszyć tą ilość węglowodanów, żeby organizm dostawał raz więcej, raz mniej i wtedy będzie lepiej reagował na różną podaż. Ta insulina będzie inaczej wtedy też funkcjonować. Oprócz tej diety odpowiednio zbilansowanej, suplementacja, którą ja bym wam proponował,
już wspomniane wcześniej kreatyna i betalanina. Betalanina jest świetnym środkiem, tak jak i kreatyna, to są najbardziej sprawdzone i działające suplementy na rynku. Kreatynę bym stosował 5 gramów dziennie przez kilka miesięcy. Zależy też, czy chcecie robić fazę nasycania, czy nie, czyli to 20 gramów kreatyny. I tak samo jest z betalaniną. Betalanina do 6 gramów dziennie, 5-6 gramów. Nie bierzcie tego jednorazowo, żeby ten efekt parestezji, tego mrowienia, za bardzo Wam nie przeszkadzał w trakcie treningu. Mrowienie, swędzenie. Betalanina powoduje to, że karnozyna buforuje te jony wodorowe i Wy możecie dłużej i intensywniej pracować na treningu. Więc te dwa suplementy, dodatkowo oprócz jeszcze tej odżywki białkowej, o której już wspomniałem, ja też piję aminokwasy rozgałęzione EAA, egzogenne. Ponadto witaminy i minerały. Witaminy A, D, E, K, kompleks B, witamin, minerały suplementować, magnez, sód, potas, cynk. Magnez i cynk też wpływają na testosteron we krwi. W pewnym sensie też nie wolno o tym zapominać. A najlepiej wchłaniają się zawsze organiczne formy tych minerałów, witamin, czyli z jedzenia albo z wody wysoko mineralizowanej. Dobra, teraz godzina minęła. Jesteśmy już dojechani, ale jeszcze 100 barpisów trzeba zrobić. Czyli dalej głowa. No i dobra, mamy już 20 km na bieżni zrobione, 3-4 godziny za nami. Jeszcze było 60 minut hajku na tych schodach. No i generalnie można by już zrezygnować z treningu. No ale jest w głowie jeszcze, że musimy zrobić 100 barpisów. I w tym momencie znowu kształtujemy charakter po to, żeby nie odpuszczać łatwo. Jest do zrobienia, trzeba zrobić, nie ma co rozkminiać, czy warto, czy nie. No i tyle, nie? Także na tym polega trening właśnie przygotowujący do selekcji. Trzeba się uczyć, nie rezygnować. No i dobra, i tym trzecim filmem kończymy tą krótką serię filmów, które przygotowałem dla Was pod kątem przygotowania do selekcji, do wojsk specjalnych. Jeżeli Wam się podobały te filmy, napiszcie w komentarzach. Jeżeli będzie dużo komentarzy pozytywnych, może jeszcze dokręcimy kilka filmów. Także subskrybujcie kanał, zapraszam do mnie na mój kanał na YouTubie Zachar Selekcja, na mój social media, na Instagram czy na Facebook też Zachar Selekcja. Także ja jestem z Tyrany. Mam nadzieję, że się przyda Wam to, co żeśmy tutaj zrobili. Dzięki Trek Nutrition za pomoc w realizacji tych programów. Serdecznie pozdrawiam, Zachar. Trzymajcie się.